Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Policjanci z Elbląga udostępnili nagranie, które ma przestrzec przed metodami działania oszustów podających się za pracowników banków. W opublikowanej rozmowie telefonicznej oszust próbuje przekonać swoją rozmówczynię do zainstalowania aplikacji na telefonie, rzekomo w celu ochrony jej konta bankowego. Jak się jednak okazało, dzwoniący natrafił na policjanta, który zorientował się w sytuacji, nie dał się nabrać i nagrał całą rozmowę. Nagranie zostało opublikowane na koncie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w mediach społecznościowych. W treści rozmowy słychać, jak mężczyzna instruuje rozmówcę krok po kroku, jakie aplikacje ma zainstalować, co dokładnie nacisnąć oraz jakich działań dokonać, by zabezpieczyć swoje konto. Chodził pan do przeglądarki? Tak. I pól adresową proszę wpisać A jak Anna. Tak. N jak Natalia. Tak. Y jak Yeti. Tak. D jak Dariusz. Tak. E jak Ewa. Tak. S jak Sebastian. Tak. I K jak Katarzyna. I kliknę pan szukaj albo Enter. Tak. Jest pierwszy link Anny do Eskrymu Autodiscope, tak? Jest. Wchodzi pan w tę stronę. Tak. I widzi pan tam napisano pobierz teraz. Tak, jest. Kliknę pan na pobierz teraz. Klikam. Dobrze, i teraz musi panu napisać dziękuję za pobranie. Dziękuję za pobranie. Tak. Pan musi pobrać aplikację Anydes, żeby ja pokazał panu indywidualny numer portfela, na jakim się znajdują pana środki. Proszę mnie powiedzieć, kiedy pan chce odebrać? Teraz, tak? No teraz bym chciał. Jak wyjaśniają funkcjonariusze, celem oszustów było nakłonienie potencjalnej ofiary do zainstalowania oprogramowania typu Remote Access, które daje przestępcom pełen dostęp do urządzenia mobilnego, a co za tym idzie, do danych logowania oraz konta bankowego rozmówcy. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Tomasz Markowski, poinformował, że nagranie zostało udostępnione w celach edukacyjnych i profilaktycznych, ponieważ tego rodzaju oszustwa są coraz powszechniejsze, a ich ofiarami padają nie tylko seniorzy, ale także osoby młodsze. Prezentujemy to nagranie ku przestrodze, ponieważ każdego dnia przyjmujemy zgłoszenia od osób, które straciły swoje oszczędności po podobnych telefonach. Chcemy uświadamiać, jak wyglądają takie rozmowy, by jak najwięcej osób wiedziało, jak się przed nimi bronić. Dodał. Jeżeli odebrałeś telefon ze swojego banku, a pracownik tak zaczyna rozmowę, natychmiast się rozłącz. Najprawdopodobniej padłeś ofiarą oszustwa. Oszuści, wykorzystując nowe technologie, są w stanie podszyć się pod każdy numer telefonu. Ty nie będziesz w stanie tego zweryfikować. Pamiętaj, pracownik banku nigdy nie będzie żądał od ciebie przelania twoich pieniędzy na nieznane konto. Nie zażąda również podania danych do logowania, ani danych osobowych. Nie będzie chciał również, abyś instalował nieznane oprogramowanie na swoich urządzeniach. Każdą taką prośbę możesz zweryfikować osobiście w swoim banku. Policjanci przypominają, że oszuści stosują różne techniki manipulacyjne, w tym także możliwość podszycia się pod numer telefonu banku, instytucji publicznych, a nawet bliskich czy pracodawców. Korzystając z tak zwanego spoofingu numeru, przestępcy są w stanie wyświetlić się na telefonie ofiary jako zaufany kontakt. W ten sposób ofiara nie ma żadnych podejrzeń co do wiarygodności dzwoniącego. Dwóch mieszkańców Bochni spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie tymczasowym na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Bochni. Mężczyźni zostali zatrzymani po brutalnym ataku na dwóch funkcjonariuszy policji, do którego doszło w niedzielę podczas policyjnej interwencji. Jak ustalono, pierwszy z napastników, 32-letni mieszkaniec Bochni, miał przy sobie narkotyki, a drugi, 30-latek, trzymał substancje odurzające w swoim mieszkaniu. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, około godziny 17:30, kiedy to funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję związaną z dwoma nietrzeźwymi mężczyznami, którzy zaczepiali przechodniów w centrum Bochni. Po przybyciu na miejsce policjanci podjęli próbę wylegitymowania agresorów. Wówczas 32-letni mężczyzna zaczął kierować groźby pozbawienia życia w stronę funkcjonariuszy i zaatakował jednego z nich, naruszając jego nietykalność cielesną. Drugi z legitymowanych mężczyzn natychmiast dołączył do swojego kompana, wspólnie rzucając się na policjantów. Napastnicy zadawali ciosy w okolice głowy i korpusu jednego z funkcjonariuszy.
W trakcie ataku uderzyli także policjantkę, która znajdowała się na miejscu interwencji. W trakcie zajścia mężczyźni wielokrotnie grozili funkcjonariuszom pozbawieniem życia, nie zważając na wezwania do zaprzestania agresywnych działań. Po chwili napastników udało się obezwładnić i zatrzymać. Poszkodowany policjant został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną. Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu. Obaj mężczyźni, 32- i 30-letni mieszkańcy Bochni, zostali przewiezieni na komendę policji. Podczas przeszukania starszego z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli przy nim niewielką ilość kokainy. Dodatkowo przeprowadzone testerem narkotykowym badanie wykazało obecność kokainy oraz marihuany w jego organizmie, co wskazuje, że mężczyzna znajdował się pod wpływem substancji odurzających podczas ataku na policjantów. Młodszy z napastników, mimo że nie miał przy sobie żadnych narkotyków w momencie zatrzymania, okazał się również posiadać środki odurzające. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli około 120 gramów marihuany i haszyszu. Prokuratura rejonowa w Bochni nadzoruje śledztwo w tej sprawie. Jak zaznaczają śledczy, postępowanie ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się postawienia kolejnych zarzutów. Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz posiadania narkotyków. Wobec 32-latka zastosowano również zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Na początku kwietnia bieżącego roku policjanci zostali poinformowani o brutalnym napadzie, który miał miejsce w Czechowicach-Dziedzicach. Zgodnie z ustaleniami śledczych, na teren prywatnej posesji podjechał pojazd dostawczy stylizowany na samochód firmy kurierskiej. Z pojazdu wysiadło kilka zamaskowanych osób, które, podszywając się pod kurierów dostarczających przesyłkę, podeszły do bramy domu jednorodzinnego. Gdy drzwi zostały otwarte, grupa wtargnęła do środka, gdzie napastnicy, uzbrojeni w młotek i łom, brutalnie pobili znajdującego się w domu 30-letniego właściciela. Mężczyzna został dotkliwie pobity i stracił przytomność na skutek doznanych obrażeń. Następnie przestępcy splądrowali wszystkie pomieszczenia, szukając wartościowych przedmiotów, a po zrabowaniu łupu uciekli w stronę przejścia granicznego z Czechami. Po zgłoszeniu napadu natychmiast wszczęto prokuratorskie śledztwo. Sprawą zajęli się śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy podjęli intensywne działania operacyjne, aby jak najszybciej zidentyfikować i ująć sprawców tego brutalnego przestępstwa. Dzięki zebranym dowodom i podjętym czynnościom udało się ustalić, że napastnicy przygotowali się do napadu bardzo starannie, jednak mimo to policjanci szybko wpadli na ich trop. Ze względu na podejrzenie, że sprawcy mogą być uzbrojeni, zatrzymanie musiało być szczegółowo zaplanowane. Do akcji zaangażowano grupy kontrterrorystyczne z województwa śląskiego oraz małopolskiego. Zaledwie kilka dni po zdarzeniu, w ramach skoordynowanej akcji, na terenie Małopolski zatrzymano 4 podejrzanych mężczyzn. Kolejne 2 osoby, podejrzewane o udział w napadzie, zostały zatrzymane pod koniec września. Łącznie aresztowano 6 osób w wieku od 27 do 52 lat, z czego 3 z zatrzymanych to obywatele Ukrainy. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli szereg dowodów, w tym broń, która zostanie poddana szczegółowym badaniom balistycznym. Specjaliści sprawdzą, czy zabezpieczona broń była wcześniej użyta przy popełnianiu innych przestępstw oraz określą jej pochodzenie. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 z podejrzanych mężczyzn. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policyjny oraz wydano zakaz opuszczania kraju. Śledczy zakwalifikowali czyn jako usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za tego typu przestępstwo sprawcom grozi kara pozbawienia wolności, w tym kara dożywotniego więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a policja i prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań, ponieważ zebrane dowody mogą wskazywać na powiązania grupy z innymi przestępstwami na terenie kraju. Warszawska prokuratura rejonowa skierowała europejski nakaz dochodzeniowy do prokuratury generalnej Szlezwiku-Holsztyna
w związku z koniecznością zabezpieczenia telefonu Łukasza Żaka, jego ubrań oraz dokumentacji lekarskiej. Prokuratura działa w ramach śledztwa dotyczącego tragicznego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie we wrześniu tego roku. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, potwierdził, że strona niemiecka rozpoczęła już realizację nakazu dochodzeniowego. Łukasz Żak jest jednym z 6 podejrzanych w tej sprawie. 15 września, prowadząc pojazd marki Volkswagen Arteon, mężczyzna zignorował sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i spowodował wypadek drogowy. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Postawiono mu zarzuty spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości oraz naruszenia zakazów sądowych. Za te czyny grozi mu kara od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Obecnie przebywa on w areszcie śledczym na terenie Niemiec, gdzie trwa procedura wydania go do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. W związku z tym samym zdarzeniem prokuratura przedstawiła również zarzuty innym osobom. Mikołaj N., Damian J. i Maciej O. zostali zatrzymani na miejscu wypadku. Pomimo bycia świadkami, nie udzielili pomocy poszkodowanym, a dodatkowo pomagali Łukaszowi Żakowi uniknąć odpowiedzialności, inicjując jego ucieczkę i udzielając mu wsparcia. Oskarżono ich o nieudzielenie pomocy i poplecznictwo. Sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt tymczasowy. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy oraz od 3 miesięcy do 5 lat za poplecznictwo. Kolejny podejrzany, Kacper K., dysponował samochodami używanymi przez Łukasza Żaka w czasie ucieczki. Volkswagenem Arteonem, który uczestniczył w wypadku, oraz pojazdem marki Cupra, który posłużył do dalszej ucieczki sprawcy, kierował właśnie Łukasz Żak, a Kacper K. udostępnił te pojazdy za pośrednictwem Aleksandra G. Kacper K., będąc świadkiem wypadku, również nie udzielił pomocy ofiarom i dodatkowo pomógł Łukaszowi Żakowi w zorganizowaniu ucieczki za granicę. Oskarżono go o nieudzielenie pomocy oraz poplecznictwo, co skutkowało tymczasowym aresztowaniem. Aleksander G., u którego Łukasz Żak przebywał po wypadku, także usłyszał zarzuty poplecznictwa. To on przekazał mu samochód, którym sprawca zbiegł za granicę. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec Aleksandra G. tymczasowego aresztu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście zleciła szereg ekspertyz, w tym badania toksykologiczne, daktyloskopijne, osmologiczne i biologiczne, a także analizy genetyczne oraz informatyczne badania sterowników pojazdów biorących udział w wypadku. Zgromadzono również dokumentację lekarską pokrzywdzonych, by ocenić charakter i stopień obrażeń. Prokuratura analizuje także materiały z monitoringu, aby dokładnie wyjaśnić okoliczności wypadku. Z informacji uzyskanych od Prokuratury Generalnej Szlezwiku-Holsztyna wynika, że postępowanie w sprawie wydania Łukasza Żaka do Polski jest w toku, a odpowiednia dokumentacja została już przekazana do Wyższego Sądu Krajowego w Niemczech. Jak zaznaczył prokurator Skiba, Łukasz Żak był wcześniej wielokrotnie karany, w tym za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, jazdę bez uprawnień oraz przestępstwa związane z oszustwami i narkotykami. W ubiegłym roku orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych. Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 14 na 15 września na trasie Łazienkowskiej w okolicach Torwaru. Pojazd, którym kierował Łukasz Żak, uderzył w tył Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Siła uderzenia spowodowała, że Ford wjechał w barierki energochłonne, co doprowadziło do śmierci 37-letniego pasażera. Pozostali członkowie rodziny, w tym kierująca pojazdem kobieta oraz 2 dzieci w wieku 4 i 8 lat, zostali przewiezieni do szpitala. Ranną była również kobieta podróżująca Volkswagenem Arteonem. Badanie wykazało, że 3 mężczyźni, którzy znajdowali się w Volkswagenie, byli nietrzeźwi. 22-latek miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, a 27-latek i 28-latek po ponad promilu. 4. mężczyzna, który miał kierować pojazdem, uciekł z miejsca zdarzenia. Łukasz Żak został ostatecznie zatrzymany w Lubece w Niemczech. Prokuratura zapowiada dalsze intensywne działania zmierzające do pełnego wyjaśnienia sprawy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich osób, które miały związek z tragicznym wypadkiem. Policjanci z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Prokuraturą Okręgową Warszawa-Praga doprowadzili do przełomu w sprawie zabójstwa sprzed 2 lat.
Zbrodnia miała miejsce w jednym z warszawskich mieszkań w kwietniu 2021 roku. Ofiarą była 73-letnia kobieta, którą odwiedził znajomy pomagający jej w codziennych czynnościach. Wówczas nie udało się wskazać sprawcy. Po ponownej analizie zgromadzonego materiału dowodowego oraz przeprowadzeniu szeregu działań operacyjnych, funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Okazał się nim 48-letni mężczyzna, którego zatrzymano kilka dni temu na terenie Warszawy. Zatrzymanie było wynikiem intensywnej pracy operacyjnej oraz wykorzystania nowo zdobytych informacji, które wcześniej nie były znane śledczym. Na podstawie zgromadzonych dowodów prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut zabójstwa. Na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga sąd rejonowy zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztowania. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat, a w przypadku udowodnienia winy może zostać skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Funkcjonariusze kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym z Wrocławia przeprowadzili skuteczną akcję mającą na celu likwidację nielegalnych automatów do gier hazardowych na terenie Jawora. W wyniku prowadzonych działań służby uzyskały informacje, które pozwoliły zidentyfikować dwa lokale, w których urządzano gry hazardowe bez wymaganej licencji. Po wkroczeniu do wskazanych lokali podejrzenia policjantów i służb celnych potwierdziły się. W jednym z obiektów znajdowały się 4 aktywne automaty do gier. W drugim lokalu mundurowi natrafili na kolejne 3 urządzenia, które również były włączone i gotowe do użytku. Wszystkie 7 automatów zostało zabezpieczonych jako dowody w sprawie, a ich łączną wartość oszacowano na kwotę 84 tysięcy złotych. Przeprowadzone śledztwo ujawniło, że z tytułu nieopłaconego podatku związanego z organizacją nielegalnych gier hazardowych, Skarb Państwa poniósł straty w wysokości ponad 700 tysięcy złotych. Jak ustalono, na urządzeniach zainstalowane były gry o charakterze losowym, które mogły przynosić zyski właścicielom lokali. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszelkie gry na automatach poza kasynami mogą być organizowane wyłącznie przez podmioty posiadające odpowiednią koncesję. Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o grach hazardowych z 2017 roku za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych czy usługowych grozi kara pieniężna w wysokości 100 tysięcy złotych za każdy nielegalny automat. Dodatkowo odpowiedzialność mogą ponosić nie tylko właściciele urządzeń, ale również osoby wynajmujące lokale, w których prowadzone są takie gry. Za organizowanie gier hazardowych bez zezwolenia grozi również kara pozbawienia wolności do 3 lat. Zabezpieczone automaty zostały przekazane do dalszych badań przez funkcjonariuszy służby celnej, którzy będą kontynuować postępowanie w tej sprawie. Policja zapowiada kontynuację działań mających na celu likwidację procederu nielegalnych gier hazardowych na terenie całego województwa dolnośląskiego. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.